Dzień dobry Państwu, radca prawny Marcin Szołajski, redaktor naczelny portalu KIO24.org. Proszę Państwa, mamy dla Państwa bardzo ciekawy, kolejny wyrok dotyczący rażąco niskiej ceny z 15 marca 2023 roku, KIO 545 na 23. Dlaczego to taki ważny wyrok? A to dlatego, że dotyczy precyzyjnego, skonkretyzowanego wzywania e, wykonawców do wyjaśnienia e, ceny. I elementów kosztotwórczych. Dlaczego to takie ważne? Proszę Państwa, warto podkreślić, że Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że w zamówieniach publicznych wyjaśnienie rażąco niskiej ceny musi być skonkretyzowane. Musi dotyczyć konkretnych elementów istotnych w ofercie wykonawcy. Czyli na zamawiającym jednak spoczywa obowiązek. Konkretnego wezwania do wykonawcy, dlaczego takie właśnie e, e, ceny, e, jakie elementy tej ceny są istotne, żebyśmy, jako zamawiający mogli ocenić wyjaśnienia wykonawcy, żeby one były precyzyjne. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której niestety zamawiający zapytał ogólnie, zapyta, zadał pytanie bardzo szerokie. No i na te szerokie pytanie wykonawca odpowiedział. Odpowiedź była równie szeroka i równie nieprecyzyjna. No i w tym momencie, zamawiający uznając, że jednak jego zdaniem, zdaniem zamawiającego, nie zostały wyjaśnione te kwestie, no to niestety uznał, że jest rażąco niska cena w ofercie tegoż wykonawcy. Tymczasem ten wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując, że spełnił wszystkie oczekiwania zamawiającego. Wszystkie oczekiwania zamawiającego za, zawarte w nieprecyzyjnym, bardzo szerokim wezwaniu. E, Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że dopuszcza się dodatkowe pytanie e, wykonawcy o rażąco niską cenę, jeżeli dostajemy kolejną odpowiedź m, od tego wykonawcy, która była właśnie nieprecyzyjna. Co za tym idzie? Krajowa Izba Odwoławcza uważa, że po pierwsze wezwanie, które składa. Zamawiający do wykonawcy musi być bardzo precyzyjny. Jeżeli w toku odpowiedzi i z treści odpowiedzi wykonawcy wynikają kolejne pytania, kolejne wątpliwości, to wtedy należy dodatkowo również zadać kolejne pytanie. Znowu precyzyjne o rażąco niską cenę. Co za tym idzie? W tymże postępowaniu właśnie Krajowa Izba Odwoławcza doszukała się, że jest podstawa do tego, żeby taki zamawiający. Ponownie wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Gdyby te wyjaśnienia były złożone w postępowaniu przed tym wezwaniem, prawdopodobnie w ogóle ta, ta oferta byłaby uwzględniona i może nawet wygrałaby postępowanie. A zatem, proszę Państwa, należy wskazać. Że jednoznacznie dopuszcza się takie dodatkowe pytania o rażąco niską cenę. Tutaj przywołano wyrok z 25 czerwca 2019, KIO 10:36 na 19, gdzie właśnie mówi się, że można, ale w wyjątkowych przypadkach, kiedy mamy uzasadnienie wynikające z odpowiedzi wykonawcy. Dlatego zatem. Co wynika z omawianego dzisiaj wyroku KIO z 15 marca 2023, KIO 545 na 23, że zamawiający musi być precyzyjny, skonkretyzowany, wzywając wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Jeżeli mają Państwo z tym problemy, jeżeli wątpliwości się Państwo nasuwają, Szołajski Legal Group pomaga właśnie w takich sprawach, zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, więc jeżeli macie Państwo potrzebę, zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję za uwagę, Marcin Szołajski, radca prawny.